Jesteśmy w budynku, w którym za chwilę będzie funkcjonował zakład opiekuńczo-leczniczy z miejscami hospicyjnymi w Curynie. Jest to jeden z elementów naszego takiego dużego projektu rewitalizacji gminy Wisznice. To jest najważniejszy budynek rewitalizowany, najważniejsza inwestycja, którą realizujemy. Sam koszt tego budynku wstępnie miał wynosić 9 milionów 100 tysięcy. W tej chwili widzimy, że będzie to około 10 milionów, nawet przekroczy 10 milionów. Niestety przy każdej inwestycji wychodzą prace dodatkowe, tak i tutaj to wyszło. Jesteśmy w ostatnim momencie. Pod względem budowlanym część budynku jest już gotowa, jest sprzątana, natomiast w czwartek zaczyna przyjeżdżać wyposażenie. Zakładamy, że to wyposażenie tego budynku zostanie zakończone z końcem tego miesiąca, natomiast w międzyczasie będziemy robili odbiory. Odbiory przez sanepid, przez Państwową Straż Pożarną i następnie przez nadzór budowlany, tak by ta inwestycja miała prawo do użytkowania z końcem tego miesiąca. 4 marca odbyła się sesja Rady Gminy Wisznice, na której to sesji została powołana spółka Zdrowie w Dolinie Zielawy, która będzie obsługiwała ten budynek i będzie ta spółka będzie jednocześnie podmiotem leczniczym, który będzie prowadził zakład opiekuńczo-leczniczy z miejscami hospicyjnymi. Tej spółce również gmina Wisznice wydzierżawi ten budynek i całą nieruchomość. Spółka będzie miała za zadanie podpisać umowę z NFZ-em. Tak, spółka złoży najpierw ofertę do NFZ-u i następnie podpisze umowę z NFZ-em. Liczymy na to, że odbędzie się to w miesiącu kwietniu i liczymy na to, że od czerwca budynek, ta nieruchomość zacznie żyć. Pojawią się pierwsi pacjenci, którzy tutaj będą spędzali część swego życia, bo tak to trzeba powiedzieć, bo pobyty zwykle tutaj będą pobytami długoterminowymi. Duża ilość miejsc, na pewno nie tylko dla samych mieszkańców gminy Wisznice. Zdecydowanie nie tylko dla mieszkańców gminy Wisznice, a przynajmniej dla mieszkańców powiatu bialskiego, tej części powiatu bialskiego, bo wiemy, że w Białej Podlaskiej funkcjonuje domowy szpital, który również ma około 70 miejsc funkcjonowania zakładu opiekuńczo-leczniczego. Tutaj będzie 16 miejsc opieki paliatywnej i 56 miejsc w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Ogromna jednostka, skąd pracownicy? Ilu będzie pracowników obsługi? Jakie to będą stanowiska? Około 60 osób finalnie będzie tutaj zatrudnionych. Zaczniemy oczywiście od mniejszej liczby pacjentów, ale liczymy na to, że w drugim roku funkcjonowania, czyli w 2022 roku, ta jednostka będzie już miała pełne obłożenie i wtedy w pełnym obłożeniu będzie tu pracowało około 25 pielęgniarek, 14 opiekunów medycznych, dwóch fizjoterapeutów. Same pomieszczenia dla pacjentów to nie wszystko, dlatego że obiekt wyposażony jest kompleksowo, jest ciepłownia, opalany jest budynek czym? Opalany jest gazem, natomiast też w przygotowaniu mamy instalację kolektorów słonecznych, która będzie nam grzała wodę. W czasie wakacyjnym doszliśmy do wniosku, że to medium jest medium najtańszym i do tego się przygotowujemy. Co jeszcze w budynku, panie wójcie? Sala konferencyjna, kuchnia własna? Kuchnia własna niestety nie, będziemy korzystali z cateringu. To też dajemy sobie czas w kwietniu i maju, żeby ogłosić przetarg właśnie na catering. Sala konferencyjna nie, raczej taka mała salka, gdzie będą mogli się zbierać tak pracownicy, natomiast oczywiście pobyt dzienny dla pacjentów. Taki musi mieć miejsce i oczywiście będzie, ma tu miejsce stołówka, bardzo duża stołówka, kaplica. Również jest kaplica, która też jest w tej chwili w przygotowaniu, ale liczymy na to, że 1 czerwca nawet nie liczymy, wiemy, że wystartujemy 1 czerwca. Oprócz obiektu również udało się zagospodarować teren wokół. Tak, zagospodarowany został ten najbliższy teren budynku, natomiast jest rzeczywiście parking dla rodzin, które zechcą tutaj przyjechać, bo oczywiście wszystkie te osoby liczymy na to, że będą odwiedzane.
Też zagospodarowaliśmy to, biorąc pod uwagę rośliny. Są nasadzenia roślinne również. Natomiast tylko w tym najbliższym obszarze mamy jeszcze troszeczkę terenu. O tym będziemy musieli myśleć w przyszłości. Tak.